Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam was w kolejnym filmiku Cities Skylines. Tym razem nie jest to odcinek, tym razem jest to taki mały informacyjny odcineczek, niezwiązany z graniem, tylko związany z samą rozgrywką, czyli update'cie, który wyszedł całkiem niedawno. I jak widzicie, miasto wygląda troszeczkę inaczej niż to, co widzieliśmy do tej pory. Doszło 75 nowych budynków dla każdej ze stref, czyli chyba po 3 budynki na każdą strefę. Także jest tego troszeczkę. Jak widzicie, styl europejski i gra wygląda przez to mega, mega świetnie. Po prostu jest cudo, co się teraz wyrabia. I jak widzicie, narożniki też się tutaj ładnie układają. Mamy kilka rodzajów takich budynków i pamiętajcie o tym, że każdy budynek ma kilka leveli, także to się będzie zmieniać za każdym razem, gdy tylko będą się przebudowywać. Dlatego też, jak widzicie, co chwilę jakieś update'y tu są tych budynków. Nie jestem w stanie wam tego wszystkiego na razie pokazać, każdego budynku po kolei, ponieważ jest to trochę niewykonalne. Ale to jest jedna z dwóch modyfikacji, które aktualnie pojawiły się w grze i są mega świetne. Możecie już o tym wiedzieć, albo i nie, ale właśnie doszły tunele do gry. Także jak widzicie, wybudowałem sobie już kilka takich dróg, które gdzieś tutaj się łączą po prostu pod spodem i odciążają troszeczkę ruch w moim mieście. O, dziękuję za informację. Także jak widzicie, pomalutku sobie tutaj przebudowuję moje testowe miasto, które, no, raptem gram sobie godzinkę na nim. Wcześniej tylko wybudowałem taki szkic, szkielet, dróg i tak dalej. Także jak widzicie, miasto pomału się rozbudowuje. To oczywiście nie jest z update'u, to wszystko jest z modyfikacji. To jest jakaś strefa handlowa, którą sobie zacząłem budować. Jak widzicie, tu jest jeszcze jeden tunel. Tylko macie pytanie pewnie, jak to wszystko działa. Budynki oczywiście same na drugim poziomie, właśnie tym zagęszczonym bardziej, będą się takie budować. Dlatego też nie przejmujcie się, jeżeli na początku będziecie mieć zwykłe budyneczki, bo tak to ma działać właśnie. Ale wracając do dróg. Jak robić tunele? Tak samo jak robi się właśnie mosty, czyli trzeba kliknąć page down. Jak widzicie, pod miastem znajduje się sieć tuneli, a raczej dróg, które łączą się tam w jakiś dziwny sposób. Tutaj był testowa taka ósemeczka, która miała właśnie pokazać, czy jest możliwość wybudowania tych tuneli na różnych poziomach. I czekajcie chwilkę, ponieważ ludzie zaraz się tu będą pluć. Łączymy czat, także czat może się teraz przywitać. Także jak widzicie, tunele działają na tej zasadzie, na której działają po prostu mosty. Także możemy je opuszczać na 3 różne wysokości. Mosty możemy na 5 czy 4 wysokości podnieść. Także możemy sobie wybudować dowolną drogę i ona nie będzie tutaj w niczym nam przeszkadzać. Także jak widzicie, te tunele nie łączą się ze sobą. Oczywiście możemy je połączyć później, także będzie jakiś tutaj zakręcik i tak dalej. I możemy je oczywiście gdzieś tam dalej podpiąć. Także bardzo fajnie to wszystko działa. Jeżeli nie możecie wejść w to menu, które znajduje się tutaj, czyli to podziemne, kliknijcie po prostu page down i wszystko będzie dostępne. Będziecie mieć wgląd na wszystkie tunele, bo czasami czegoś nie usuniemy z powierzchni, jest to niewidoczne. Tutaj sobie to wyłączymy, jest nam to niepotrzebne. No, dlatego też warto kliknąć sobie czasami page down niżej raz i mamy dostęp do wszystkich tuneli. Także to chyba byłoby na tyle, taki króciutki filmik w sumie informacyjny o tych zmianach. Było jeszcze kilka poprawek do gry, ale o tym się nie będę rozgadywał, o tym możecie sobie poczytać na oficjalnej stronie właśnie Paradox. Także chciałem tylko pokazać całkowicie nowe budyneczki europejskie, które są dostępne tylko na mapach europejskich. Także macie oznaczenie, gdy wybieracie nową mapę, że ma styl europejski, także zwróćcie na to uwagę. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, prawdopodobnie z Yukipolis, która no niestety nie będzie miała stylu europejskiego, ponieważ ta mapa została wczytana dużo, dużo wcześniej niż ten update się pojawił, dlatego też tych budynków tam nie zobaczycie na serii. Ale kolejne serie na pewno będą się ciekawie zapowiadać właśnie z tymi stylami, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa wszystkim.